Moi mili, bardzo szybki i naprawdę smaczny pomysł na szybki obiad. Zostało mi odrobinę makaronu, spaghetti, który de facto gotowałem wcześniej, który de facto robiłem właśnie wcześniej spaghetti bolognese, ale dzisiaj chciałbym zademonstrować coś odmiennego. Ja, tak jak już wspomniałem, zostało mi odrobinę spaghetti. Teraz na patelnię kładę kiełbasę chorizo i ją po prostu podsmażam. Teraz tak, kiełbaska ona już się tam delikatnie podsmaża. Tak jak już wspomniałem, że ona jest pełna aromatu, także praktycznie rzecz biorąc już ten olej, który nalałem na patelnię, on już zmienił kolor, no i zapach wydobywa się z tego niesamowity. Dodatkowe produkty, które będę chciał użyć, a jest ich naprawdę bardzo dzisiaj niewiele, to jest cebula. Cebula, która nada jeszcze takiego specyficznego smaku. Ja już ją dodaję na moją patelnię. Jest to danie jednogarnkowe, jednopatelniowe, także naprawdę szybko można je przyrządzić. Wystarczy odrobinę sobie przygotować, a tym bardziej, jeżeli mamy makaron ugotowany, tak jak wspomniałem, z dnia poprzedniego, dlatego to przygotowanie tego dania idzie o wiele, wiele szybciej. Następnie dodaję paprykę, którą też już oczywiście wcześniej pokroiłem. Jest to bardzo smaczne danie, a wyjątkowo proste do zrobienia i oczywiście smaczne, tak? Także oczywiście moje pomidorki. I w chwili obecnej wszystko ze sobą mieszamy. Kiełbasa chorizo ma to do siebie, że ona jest w miarę dobrze doprawiona, względem czego ja aż tak dużo soli dodawać nie będę do mojej potrawy, ale odrobinę soli oczywiście muszę dodać. Nie będzie tak to dużo, tak jak wspomniałem. Odrobinę papryki, aby moje te danie było jeszcze bardziej czerwone, jeszcze bardziej kolorowe. Szybki pomysł na obiad, kochani, szybki, naprawdę. I na samym końcu, praktycznie, przepraszam, na samym końcu dodajemy nasz makaron spaghetti, który właśnie przechowałem w pojemniku. Najlepsza byłaby do tego oliwa z oliwek, niestety mi się skończyła, dlatego zrobiłem to na zwykłej oliwie, na oleju rzepakowym. De facto mogłem też zrobić na oleju słonecznikowym, byłoby też o niebo lepsze, ale to potrawa, pomimo tego, iż zrobiłem to na zwykłym oleju, będzie smakowała równie dobrze. Jeszcze dwie ostatnie rzeczy, które praktycznie rzecz biorąc muszę zrobić. Dodam odrobinę curry. I na samym końcu dodam sezam.
kochani. I voilà. Danie gotowe. Także ja zaraz nakładam na talerz i zabieram się za jedzenie. Ok, moi mili. Ja już siadam i już zabieram się za moje danie. Odrobinę zielonego oczywiście było na wierzchu. Kochani, poezja. Czasami takie proste, zwykłe, proste dania smakują naprawdę rewelacyjnie. Naprawdę pycha. Jest to jedno z najprostszych dań, jakie przygotowywałem, ale tego dzisiaj było mi trzeba. Także, jeżeli Wam się podobał ten przepis, oczywiście zapraszam Was do subskrypcji, do komentowania, lajkowania moich filmów. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się i życzę Wam smacznego. Na razie, cześć!